Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dermanek 100 i witam was w pierwszym odcinku z serii Zagrajmy w Wiedźmin edycja rozszerzona. Będzie to seria, którą będę reuploadował ze streamów, ponieważ teraz aktualnie nagrywam to właśnie na streamie. I po prostu te filmy będą się pojawiały z tego co mi się wydaje we wtorek, czwartek oraz sobotę. Ponieważ planuję na streamie gdzieś tak mniej więcej półtorej godziny pograć sobie w Wiedźmina, nagrywając właśnie trzy odcinki i potem zreuploaduję je na YouTube'a. To co dzisiaj nagrywamy, czyli w poniedziałek na streamie, to będzie dopiero w następnym tygodniu. I w ogóle stream dzisiaj jest wyjątkowo w poniedziałek i to było, myślę, bardzo zła decyzja dla mnie, szczególnie robić to 13, bo dużo osób, do których pisałem, po prostu teraz nie mają ferii i muszą iść do szkoły. Ja na szczęście mam tak dobrze, że siedzę jeszcze w tydzień w domu. No ale w każdym razie, tak jak mówię, no niestety nie mogli bić, tak więc jest tylko Gotier na czacie. Mam nadzieję, że będzie ze mną tutaj dosyć długo siedział, żeby nie było mi smutno, chociaż i tak będę po prostu nagrywał. Tak więc dobra, jeszcze tylko wam pokażę ustawienia graficzne. Wszystko jest na wysokie, jeżeli będzie troszeczkę lagowało, no to zmienię, bo teraz aktualnie streamuję i nagrywam, tak więc być może to nie będzie jakoś wybitnie chodzić. W każdym razie, dość gadania, weźmy sobie nową grę. I teraz tak, to właśnie jest tryb gry i właśnie, czekajcie, muszę sobie przydać. Zagraj podstawową wersję gry Wiedźmin, przygotuj się na kilkadziesiąt godzin rozgrywki w mrocznym świecie, gdzie nie ma dobra i zła, jedynie wybory i ich konsekwencje. Zagraj w jedną z dodatkowych przygód, każda z nich to oddzielna, unikalna historia jest fanażna w oparciu o świat i bohaterów Wiedźmina. Nie no, weźmiemy sobie oczywiście grę Wiedźmin. Teraz tak, poziom trudności. Weźmiemy, myślę sobie, średni, nie ma sensu jakoś przesadzać, ale też na łatwiznę nie będziemy iść, tak więc weźmiemy sobie średni. No i właśnie, teraz sterowanie. Przy pomocy samej myszy łatwo do kontrolowania inteligentną kamerą izometryczną, zalecenie tym określeniem doświadczonym graczem, również dla tych, którzy pragną bardziej strategicznego pola rzutu walki. Tryb sterowania można mieć w każdym momencie gry. I sterowanie klawiaturą i myszką z dynamiczną kamerą z nadramienia. No, weźmiemy sobie klawiaturę i mysz. Dobra, tak więc mamy już wczytywanie. Tak, zapraszam do Gotiera, jakbyście chcieli sobie. I za chwilę już nam się gra wczyta i będziemy mogli już zaczynać. No niestety to wczytywanie, widzę, dosyć długie będzie. Okej, dobra. Pięć długich lat Królestwa Północne leczyły rany po Wielkiej Wojnie. Tysiące istnień pochłonęła zaraza i głód. Ocalałe komanda elfów i krasnoludów zapadły głęboko w lasy i zbierały siły do ostatniego, rozpaczliwego zrywu. Na traktach i gościńcach, na polach dawnych bitew niepodzielnie rządziły potwory. Coraz częściej można było usłyszeć pytanie: gdzie są Wiedźmini? Północne rubieże Kedwen, Góry Sine. Rok 1270. 5 lat po Wielkiej Wojnie. I mamy Geralta, który leży i moknie. I mamy także Skella, który nad nim klęka i będzie go ratować. Już widzę, że będę musiał trochę zmniejszyć ustawienia graficzne, bo troszeczkę klatkuje. Może tego jakoś mocno nie widać, ale troszeczkę laguje, także trzeba będzie trochę zmniejszyć, ale to za chwilę. Gdzie ja jestem? Połóż się. Wszystko w porządku. Nie mam pojęcia, gdzie byłeś, ale najważniejsze, że żyjesz. Aczkolwiek wyglądasz, jakbyś wygrzebał się z grobu.
nie pamiętam. Wkrótce pogadamy na spokojnie. Zbliżamy się do Kaer Morhen. Lamberta. Jesteśmy w domu. Leo, biegnij po Triss. Chwilę, to był Leo. Tak czy... ten... Już sam nie wiem, czy to Lambert, czy to Leo. Nasz czas dobiega końca, Wiedźmini. Cieszcie się, póki możecie. Źle! Nie było parady! Ile razy mam powtarzać? Po piruecie zawsze parada ukośna na plecy. Zawsze! Minęły zaledwie 2 dni, odkąd cię znaleźli. To w dużej mierze twoja zasługa. Dziękuję, Triss. Nie ma za co. Przypominasz sobie coś? Niewiele. Spójrz na dół. Znam te ruchy. Piruet, zasłona, cięcie. Nie wiem dlaczego, ale kiedy z tobą rozmawiam, czuję więź. Wiem, że byłaś kimś ważnym. Geralt, my... A! Muszę to przemyśleć. Z tym nie będzie problemów. W Kaer Morhen czas płynie powoli. Udało się! Nie było najgorzej. Odpocznij chwilę. Jak sądzisz, Geralt, nadaje się już na szlak? Lambert gdzieś sobie poszedł. Poczekajmy na resztę! Jest sam. Magister obiecał 50 orenów za każdego odmieńca. Jest! No i mamy jakiś bandytów. Wesemirze, mamy gości! O panie, ilu ich tu jest? Zamknę bramę! Geralt, biegnij do manekinów i bierz miecz! Okej, dobra, już mam nadzieję, będziemy mieli teraz rozgrywkę. Okej, dobra. Chwilę, ja bym chciał do menu wyjść, bo tak, po pierwsze... Siema, Wiktor. Fajnie, że wpadłeś. Po drugie, muszę zmniejszyć zdecydowanie ustawienia graficzne. I najprawdopodobniej teraz przerwie mi nagrywanie, także ewentualnie widzimy się po cięciu. A nie, chyba na szczęście... nagrywania nie przerwało. Nie przerwało nagrywania. Okej, fajnie. Dobra. I także jeszcze, Gotier, pisałeś, żeby dialogi podkręcić. Ogólnie wszystko jest tutaj na maksa. Ale mogę ewentualnie zrobić tak, że powiedzmy resztę damy na 7. A głośno, znaczy tak, na 7. A dialogi, nie to dam. Dialogi na maksa, to na 7. Dobra, coś w tym stylu, potwierdź.
Także mam nadzieję, że dialog będzie lepiej słuchać. Potem na YouTubie ja to i tak będę wycinał tam, gdzie będą dialogi, to będę podgłaśniał. W każdym razie, no teraz, żeby na streamie było jeszcze dobrze. Tak więc dobra, wzmówmy grę. I tak, dobra. Zobaczymy. Dobra, już myślę, że jest trochę lepiej. Potrzebuję miecz. Gdzie jest Madekin? Tu jest Madekin, dobra. Muszę na niego kliknąć. Kliknij wroga lewym przyciskiem myszy, aby go zaatakować. Wskazówka. Pod postaciami wrogo nastawionymi znajdują się czerwone wskaźniki żywotności. Postacie, które mają zielone wskaźniki żywotności, są do Geralta nastawione przyjaźnie. No niestety, ale na przykład z tego, co mi wiadomo, to Denis i Kamienny, oni teraz ferii nie mają. I po prostu nie mogli przyjść. Dobra, nie wiem, spamię po prostu lewy przycisk myszy, nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Naprawdę nie wiem, nie znam się. W ogóle nie umiem w tą grę grać. Tu w ogóle jakieś różne dziwne rzeczy mam. Naprawdę nie ogarniam, jak to się gra. Nie wiem, trochę muszę jakoś dobrze nagrywać, no, naciskać. A czym nagrywam? Nagrywam nagrywam akcjonem. Okej, w trybie kamery TTP przesuwasz Geralta za pomocą klawiszy WSSD WSAD. Kamera obracasz przemieszczając mysz, wciśnij klawisz Shift, aby odblokować kursor. Aha, dobra. Okej, no dobra. Okej, dobra. Dobra, naprawdę nie ogarniam tego za bardzo. Chciałbym go na przykład zaatakować, ale coś nie mogłem. Dobra, nie wiem. Geralt, jak się czujesz? Nic mi nie jest. Ktoś wie, kim są napastnicy? Zwykli bandyci nie odważyliby się zaatakować Kaer Morhen. Tyle to i my wiemy, Marigold. Może wykorzystasz swoje sławne czary? W swoim czasie, Lambert. Wystarczy. Trzeba sprawdzić, czy nie przedostali się inną drogą. Idziemy na górny dziedziniec. Okej, no dobra. Tak więc musimy udać się teraz za nim gdzieś tam do góry. Ja naprawdę nie ogarniam walki, podejrzewam, długo nie będę ogarniał. Będę musiał sobie jeszcze to poćwiczyć. W każdym razie lecimy do góry i za chwilę zobaczymy, co tu się będzie działo. Już chyba tutaj mamy jakichś przeciwników, bo coś tam na minimapie widzę. Okej, dobra, jakiś dialog chyba. Co się dzieje? Próbują wyważyć bramę! Bez tarana mogą sobie Orzesz w mord! Co to za bydle? Przeraza. Będzie ciężko. To Savola, znam go. Chorobliwie ambitny, amoralny magik. Wchodzą, przygotujcie się! Jest ich więcej! Dostali się na górny dziedziniec! Ten w okularach to magister. Zabójca do wynajęcia. Wyczuwam magię. Tam musi być czarodziej. Magister, znasz drogę. Do roboty. No i gdzieś tam się zabarykadowali. Ten magister jest ścigany listem gończym w Redanii, Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? Nie słyszałam o nim. Bardzo to wszystko ciekawe, Marigold. Ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego Savollę. Resztę załatwimy po wiedźmińsku. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górnym dziedzińcu! Dokładnie. Eskel, Lambert, pomożecie mi zatrzymać przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. Kiedy już tam będziemy... Triss, mogłabyś zatrzymać Savollę i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką? Coś wymyślę. Zatem do dzieła. Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy. Później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Mam iść sam? Nie żartuj, to tylko bandyci.
Magister to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem, wilku! No i okej, tak my zostaliśmy zadanie, żeby tam otworzyć bramę i ogólnie coś tam zrobić. Podążaj za znacznikiem i mapę, a znaleźć cel swojego aktualnego zadania. Wskazówkę otwórz mapę, lem wszystkim myszy jej ikony, lub stając klawisz M. Okej, no dobra. Oho, dobra, mam widzę... A, dobra, sorry, nie tu. Wow, wow, wow. Jak wam szczerze powiem, że tutaj to trzeba jeszcze. Możesz łączyć ataki, aby skutecznie pokonywać wrogów. Kliknij wroga lewym przyciskiem myszy, dopiero wówczas grusza zmieni się w ikonę jarzącego miecza. Okej, dobra. Okej, dobra. Ja ogólnie, no naprawdę, nie ogarniam tej walki. Taka dosyć dziwna jest. Jakieś tam się staram uniki robić, ale trochę mi to, że tak powiem, nie wychodzi. Ej, no autentycznie, nie ogarniam, jak tu się walczy. O, dobra, zabiłem go, nie wiem jakim cudem, ale go zabiłem, okej. No dobra, lecimy dalej. Ej, jeszcze jedna mała rzecz, jeszcze muszę trochę opcje pozmniejszać, bo jednak jak się streamuje... Okej, dobra, to sobie na pewno zmniejszymy, to sobie damy na 2. A to sobie zostawimy tak, dobra. Dobra, okej, wracamy po szybkim cięciu. Niestety, kiedy zmieniałem ustawienie graficzne, no to wywaliło mi nagrywanie. W każdym razie już wznawiamy grę. I już teraz powinno mniej lagować. Okej, mamy kolejnych bandytów salamandry. No i na... O! Dobra, autentycznie nie ogarniam, jak to się walczy. Bo ja tu robię coś za szybko. Za szybko. Aha, dobra, bo ja muszę raz kliknąć i on po prostu wtedy tnie. Okej, dobra. Już chyba, już wiem jak. Okej, dobra, ogarnąłem w końcu walkę. Jej, what the fuck? Geralt, co ty robisz? Bo on ogólnie wtedy tnie. O, i możemy mu dać ciężki atak. Okej, no fajnie. Dobra, ogarnąłem walkę w końcu. Już nie spamię jak ten debil przycisku, tylko czekam aż on wykona ten atak. Dobra, mamy tutaj za kolejnego jakiegoś bandytę. Sobie go również za chwilę pociachamy. Okej, dobra. Ładnie. No i okej, dobra, kolejny pokonany. Czy się jakoś dało z tego co pamiętam przeszukiwać tych wrogów, ale jak to już nie mam bladego pojęcia. O, mam tam jeszcze jednego bandyta, ale do niego póki co nie dojdziemy. O, tu widzę, mam jeszcze jednego. Okej, no dobra. Okej. W miarę mi to teraz widzę, wychodzi. Właśnie ogłuszyłeś swojego wroga, możesz teraz go wykończyć, klikając lewy przycisk myszy. Okej. No, wykończ go. Okej, no dobra, przecięty. Wow, główka mu odpadła. Jak słodko. Dobra, mam kolejnego. Tak więc zwalczymy. Okej, dobra. Ładnie, jeszcze jeden. Okej, ogłuszony, no i ładnie teraz go wykończymy. Co się dla Geralta zmierzyć? Jak on go zabił? What the fuck? Dobra, mało ważne. Okej, lecimy dalej. Chyba mamy iść tutaj na górę, tak mi się wydaje. Okej, dobra. Jeśli walczysz ze zwinnym przeciwnikiem, zmień styl walki na szybki, klikając ikonę kota lub wciskając klawisz X. Tak, no dobra, mogę sobie wziąć szybki styl. Okej, dobra, drugi atak. No i wykończony. Dobra. Wiele tutaj sobie tylko przeczytałem, co tu Gotier napisał. Dobra, Gotier, możemy spróbować, ale za tydzień odpalić sobie streama na YouTubie, zobaczymy jak to będzie. Dobra, jeśli walczysz z twardym przeciwnikiem, zmień styl walki na silny, klikając ikonę wilka lub klawisz Z. Okej, no dobra, no to Z. No i walczymy. Dobra, to jest ciężki styl, tak więc... No dobra, za szybko. Okej, dobra, teraz. Teraz. No i ładnie, wykończony, dobra. W ogóle chwilę, a jakiś taki normalny styl? Nie wiem, czy tu się da. Do aktywnej pauzy. Aha. Dobra, mamy tutaj trochę tych przeciwników. No dobra, no i co mi daje taka pauza? Szczerze to nie wiem, dobra.
To jest szybki, tak więc... dobra, źle, nie trafiłem. Okej, dobra, ładnie. No i trzeci atak, ładnie wykończony. Teraz ty będziesz ciężki, tak więc na ciebie weźmiemy sobie ciężki styl. Oj, za szybko. Troszeczkę. A, kurde. Niestety mi się tu laptop wygasza z boku. Nie mogę wtedy czytać czatu. No ale dobra, okej, wykończony. Mamy trochę jakichś łuczników, którzy do mnie naparzają troszeczkę. A jak? Więc muszę przebić. Dobra, zeskocz tutaj do nich. Nie może zeskoczyć, szkoda, muszę iść chyba po schodach. Okej, dobra, mam jakąś animację. Okej, dobra, widzę, Geralt ucieka. No, mamy przepaść troszeczkę. No i schody się walą. Na szczęście myśmy zdążyli przeskoczyć. A oni sobie spadli. Papa. Pa. Tędy nie przejdziemy. Za mną, do Savoli. No i okej, tak więc teraz naszym celem, z tego co mi wiadomo, będzie, żeby dzwonu użyć. Po to, żeby tą przerazę pokonać, ponieważ jest ona podobno podobno jest wrażliwa na hałas. Okej, dobra, mamy tutaj kolejnych bandytów. Dobra, ciebie muszę lekkim stylem. Okej. No, umieraj. Okej, dobra, ładnie. Mamy kolejnego. No, jeszcze trochę ich tu widzę będzie. Chyba mam jeszcze kogoś na plecach, tak mi się wydaje. Tak jest, ktoś tam chyba za mną jeszcze stoi. No, zabij. Okej, dobra, ładnie. Wow, jaki unik zrobił znowu. Dobra, chwilę, weźmy ciężki. Okej, dobra, drugi atak. No i ostatni atak, dobra. No, kurde. Traf go. Okej, dobra. Dobra, coś to nie pykło trochę. Okej, dobra, nie żyje w końcu. Weźmy sobie lekki styl, bo to łucznik, także on podejrzewam będzie raczej właśnie takim lżejszym, powiedzmy, przeciwnikiem. Dobra. O, fuck, dobra. Wow, wow, trochę mnie ciacha. Ale jakoś widzę, mocno mi życie nie schodzi. To chyba ten wyższy pasek i tam raczej nie widzę, żeby ktoś ten... Ule chwilę, bo tu mamy jakieś różne, na przykład kocioł obrężniczy. Ja tego mogę użyć? Tak, mogę tego użyć, tylko nie wiem, co mi to da. No, użyjmy tego. Aha, dobra. Nie mogę jakoś... Aha, dobra, i chyba muszę użyć tego dzwonu. Ale najpierw wyczyszczę sobie jeszcze... A, bo w sumie nikt tu nie przychodzi, dobra. Użyjmy sobie tego dzwonu. To jest teraz nasze zadanie. No, come on, jak to zrobić? Okej, dobra. Dobra, to chyba nie tego dzwonu mieliśmy użyć, tak coś mi się wydaje. O, jak widzicie, mamy także szczątki, czyli mamy tutaj różne fajne itemy po pokonanych wrogach. Ciekawe, czy w tej grze da się skakać, to jest dobre bardzo pytanie. Ale dobra, przeszukajmy sobie te szczątki. Co my tu mamy? Dobra, dwa razy, żeby zebrać. Jakieś piwo chyba. Dobra, pozbieramy sobie te szczątki, czemu nie? Kolejne jakieś tam piwo, czy coś innego. No i mamy znowu trochę bandytów. Więc zejdźmy na dół i teraz nas widzę, czeka trochę więcej walki. Okej, dobra. Weźmy sobie lekki styl. Okej, najpierw sobie pokonam tego lekkiego. Okej, dobra, teraz cięższy styl. No i za chwilę go postaramy się pokonać. Dobra, ładnie. I chyba tu był gdzieś jeszcze jeden ten cięższy przeciwnik. Okej, dobra. Wiem, że walka w tej grze może jakaś mocno emocjonująca nie jest, ale... No, ale musi nam taka wystarczyć. Dobra, widzę, teraz będziemy musieli otworzyć chyba tą bramę. Także myślę, że to by było na tyle w tym odcinku pierwszym. Ja za chwilę oczywiście tutaj na streamie będę nagrywał kolejny, tylko zmienię folder. No, ale dla ludzi, którzy oglądają to na YouTubie, no to by było na tyle. Tak więc mam nadzieję, że pierwszy odcinek z nowej serii Zagrajmy w Wiedźmin, edycja rozszerzona, wam się spodobał. Jeszcze tutaj się ogólnie postaram dopracować trochę ustawienia graficzne, trochę się tym pobawić, żeby nie lagowało tak mocno jak teraz, ponieważ miejscami są te spadki dosyć widoczne, także jeszcze nad tym popracuję. No ale w każdym razie to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.